Dzień dobry. Chciałam zaproponować Wam dzisiaj przeczytanie cyklu książek Lucindy Riley Siedem Sióstr. Dotychczas ukazało się 6 tomów tej serii i wszystkie książki mamy w naszej bibliotece. Opowiadają one o siostrach adopcyjnych, które przed wieloma laty jako niemowlęta zostały adoptowane przez bogatego Szwajcara Pa Salta i zamieszkały w jego domu, zameczku położonym na prywatnym półwyspie Jeziora Genewskiego. Poznajemy je w takim momencie bardzo trudnym dla nich, dramatycznym, kiedy otrzymują wiadomość, która powoduje, że przyjeżdżają do tego domu swojego, w którym się wychowały. Otrzymują też informację, dzięki której każda z nich może poznać swoją rodzinę biologiczną, swoją przeszłość, ponieważ do tej pory nic na ten temat nie wiedziały. Jak możemy się domyślać, każda z sióstr chce z tej szansy skorzystać. Także tę zaszyfrowaną wiadomość, którą im zostawił ojciec, próbują rozwikłać, rozwiązać i dowiadują się właśnie wiele na temat swojego pochodzenia. Dużym walorem tych książek, każdego z tomów, jest umiejętność, z jaką autorka Lucinda Riley pokazała właśnie te zdarzenia sprzed laty dotyczące rodziny, pochodzenia każdej z sióstr, rodziny biologicznej. Wątki te, które właśnie dotyczą rodziny, wplotła też różne sytuacje, zdarzenia z przeszłości, historyczne, które rzeczywiście miały miejsce. Także poznajemy postaci, które znamy z historii, ze świata literatury, ze świata sztuki. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i takie, można powiedzieć, wiarygodne. I jednocześnie naprawdę czytelników wzbogaca naszą wiedzę. Także bardzo serdecznie polecam przeczytanie tego cyklu i pokażę jeszcze okładki wybranych książek. To jest jedna z nich. Kolejna. I jeszcze jedna. Także jeszcze raz serdecznie polecam Siedem Sióstr Lucindy Riley.